Sobota i niedziela upłyną w Suwałkach pod znakiem świątecznego jarmarku. Na placu Marii Konopnickiej staną stragany, na których według informacji podanej przez Suwalski Ośrodek Kultury będziemy mogli zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby, oryginalne upominki czy lokalne przysmaki. Sprzedający będą czekać na klientelę od godziny 10 do 18. Na ich stoiskach dostępne mają być świąteczne wypieki, słodycze, regionalne potrawy, miody, naturalne syropy i soki. Zakupić będzie można również niepowtarzalne rękodzieło. W jarmarku udział zapowiedziało około 40 wystawców. Dodatkową sobotnią atrakcją będzie spektakl przygotowany przez Związek Ukraińców w Suwałkach. Rozpocznie się on o godzinie 16. W niedzielę zaś na godzinę 13 zaplanowane zostało miejskie spotkanie wigilijne. Na placu pojawi się święty Mikołaj, a na scenie ze świątecznym repertuarem wystąpią pracownicy miejskich instytucji, lokalni duchowni oraz suwalscy artyści. Szczególną atrakcją będzie występ specjalnych gości. Będą to żołnierze 33 Batalionu 161 Pułku Piechoty Gwardii Narodowej z Waszyngtonu. Dark Rifles, czyli czarne karabiny, aktualnie stacjonują w Bemowie Piskim.